Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witają słuchacze Radia Maryja oraz widzów telewizji TRAM. Ojciec Grzegorz Woś. I ojciec Marian Sojka. Drodzy Państwo, już za moment będziemy uczestniczyli w uroczystości beatyfikacji sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu. Ksiądz Władysław swoje życie kapłańskie poświęcił posłudze właśnie na tamtych terenach. Mimo wczesnej pory, choć w Kazachstanie, w Karagandzie, skąd transmitować będziemy tę uroczystość, jest już godzina, zbliża się godzina 11. Nasze serca są przepełnione radością, ponieważ nasz rodak, ksiądz Władysław Bukowiński, jako pierwszy błogosławiony, będzie ogłoszony, błogosławionym będzie wyniesiony na ołtarze jako pierwszy kapłan katolicki na tamtych terenach. Widzimy katedrę w Karagandzie, gdzie gromadzą się już wierni, oczekując na rozpoczęcie Eucharystii. Ksiądz dzisiaj już błogosławiony Władysław Bukowiński został pochowany właśnie w Karagandzie, gdzie również pełnił swoją posługę duszpasterską w czasach Związku Radzieckiego. To było jedno z miejsc, gdzie on ten swój apostolat pełnił. Ksiądz Władysław Bukowiński był więźniem sowieckich łagrów. Był w tamtym czasie bardzo prześladowanym, a mimo tych prześladowań wytrwał i dał wielkie świadectwo wiary. Znana była jego wielka przyjaźń z Janem Pawłem II, a wcześniej z Karolem Wojtyłą. Uroczystości w Karagandzie rozpoczęły się już w dniu wczorajszym o 18:00. Msza święta w katedrze Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie, jednocześnie w kościele świętego Józefa, również w Karagandzie, i po tej mszy świętej rozpoczęło się nocne czuwanie w kościele katedralnym, równocześnie nocne czuwanie w kościele świętego Józefa. To ze względu na to, że te kościoły nie mogłyby pomieścić wszystkich chętnych, którzy chcieli w tych uroczystościach uczestniczyć. Te czuwania oparte były o życiorys ojca Władysława Bukowińskiego. Mówimy ksiądz Władysław Bukowiński, ojciec Władysław Bukowiński, ale kiedy posłuchamy ludzi tam mieszkających, oni bez wątpienia powiedzą, że to był nasz ojciec. To był ten, który uczył nas modlitwy, uczył nas bliskości z Panem Bogiem. I dzisiaj, drodzy, msza święta beatyfikacyjna już za moment będzie się rozpoczynała o godzinie 15:00, jeszcze koncert organowy. Natomiast jutro o godzinie 9:00 i o godzinie 19:00 czasu miejscowego odbędą się msze święte dziękczynne u grobu księdza Władysława Bukowińskiego, jutro już błogosławionego Władysława Bukowińskiego. A w tym momencie możemy zauważyć, iż do kościoła, do katedry zbliża się procesja. Procesja, która za chwilę wejdzie w bramę świątyni, a dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz kardynał Angelo Amato, prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Warto też powiedzieć, że drogę do beatyfikacji księdza Bukowińskiego, jeszcze dzisiaj sługi Bożego, otworzyło uznanie w grudniu 2015 roku przez kongregację spraw kanonizacyjnych cudu za jego wstawiennictwem. A proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Krakowie 19 czerwca 2006 roku. Rozpoczyna się liturgia, pieśń na wejście poświęcona nowemu błogosławionemu Władysławie, wierny apostole. Ty niosłeś ludziom słowa Chrystusa, aby w duszach rozkwitły silne miłości Bożej pędy. Oh,
Ty nawet w więźniach, łagrach, uczyłeś innych, jak zapomnieć o strachu, jak pokornie przebaczać zadane udręki, jak wolność ducha chronić. Zawsze na służbie swego powołania, swojemu losowi odpowiadałeś tak i Bożym zamysłem wiedziony budowałeś Kościół, wspólny dom. Pomóż i nam dzisiaj przyjść z nadzieją do Bożej świątyni, żeby w niej się pomodlić i na zło odpowiadać dobrem. Słuchaczom Radia Maryja oraz widzom telewizji Trwam, że uczestniczymy w uroczystej celebracji Eucharystii, podczas której ksiądz arcybiskup kardynał Angelo Amato, delegat Ojca Świętego, dokona aktu beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego w Karagandzie.
Państwo, uroczystość beatyfikacji sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego ma miejsce w Karagandzie, tam gdzie ksiądz Władysław posługiwał przez ogromną część swojego życia. Mogliśmy przed momentem zaobserwować tych wszystkich, którzy na uroczystość przybyli, zarówno liczną rzeszę wiernych z Karagandy, z diecezji Astana, a także z całego Kazachstanu. Wiemy, że jest wielu Polaków, którzy zamieszkują ziemię Kazachstanu. Wiemy, że są osoby związane z księdzem Władysławem Bukowińskim, osoby, które go znały, które z nim współpracowały. Widzimy też bardzo wielu kapłanów posługujących na tamtych ziemiach, a także związanych z postacią księdza Władysława Bukowińskiego. Widzimy biskupów, a wśród nich też warto wspomnieć obecność biskupów z Rosji. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Fratres et sorores. Bracia i siostry, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, co ja mnogo zagrzeszył myślą, słowem, dziełem i niesawierszeniem dobra. Po mojej winie, po mojej winie, po mojej wielichajszej winie, поэтому прошу блаженную преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Miseriatur nostri omnipotens. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wasze wysoka przezwierzchieństwa,
episkop karagandyńskiej eparchii i postulator kierują do kardynała Amato prośbę. Eminencja biskupiecezji Karaganda, prokurator prosi Waszą Świątobliwość Ojca Świętego, aby najłaskawiej zechciał zgodzić się wpisać do grona błogosławionych sługę Bożego Władysława Bukowińskiego, kapłana diecezjalnego. Za chwilę postulator odczyta krótki biogram, krótką historię sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego. Положившись, краткий биографический очерк о преподобном рабе Божьем. Краткий профиль биографический чтикодного слуги Божьего. На божественное проведение. Завязавшись целковите опасности, стал се святким милости Бога до человека. Отец Владислав Буковинский. Слуга Божий ксьонц Владислав Буковинский уродил се 22 грудня 1904 року в Бердичове, który wówczas znajdował się na terytorium Polski, a dzisiaj na Ukrainie, a kilka dni później, 26 grudnia, został ochrzczony. Dwa lata po śmierci matki jego rodzina przenosi się do Polski i zamieszkuje w małej miejscowości Święcica, leżącej pomiędzy Lublinem a Krakowem. Lublinem i городом Krakowem. W 1921 roku Władysław otrzymuje w Krakowie świadectwo dojrzałości i rozpoczyna studia uniwersyteckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które kończy zdobywając dyplom z prawa. W tym właśnie okresie młody Władysław czuje powołanie do kapłaństwa i w 1926 roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, studiując teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a równocześnie zdobywając solidną formację duchową. Święcenia kapłańskie otrzymuje w katedrze krakowskiej w 1931 roku z rąk przyszłego kardynała Adama Stefana Sapiehy, który później w 1946 roku wyświęci na kapłana także Karola Wojtyłę. Przez 5 lat pracuje jako wikariusz najpierw w Rabce, później w Suchej Beskidzkiej, poświęcając się również gorliwie dziełom miłosierdzia i katechezie szkolnej. W 1936 roku dobrowolnie prosi o pozwolenie na pracę na wschodnich terenach Polski, skąd pochodziła jego rodzina. Katechizuje w wielu gimnazjach, angażuje się w wychowanie chrześcijańskiej młodzieży i uczy socjologii w seminarium w Łódzku. Angażuje się w działalność diecezjalnej akcji katolickiej i zostaje mianowany dyrektorem Wyższego Instytutu Nauk Religijnych, pracując w redakcji przeglądu Życie Katolickie. W 1939 roku, po inkardynowaniu do diecezji łódzkiej, po wybuchu II wojny światowej i po rozpoczęciu sowieckiej okupacji Polski, biskup mianuje go proboszczem katedry w Łódzku. Dzięki swojej głębokiej duchowości, inteligencji i darom roztropności oraz równowagi
Jak również dzięki dobrej znajomości języka rosyjskiego, sługa Boży mocno angażuje się na rzecz obrony wolności religijnej i zapewnienia Kościołowi możliwości kontynuowania jego posługi pasterskiej i pracy na rzecz potrzebujących. W 1940 roku sługa Boży zostaje aresztowany przez bolszewików i skazany na 8 lat obozu pracy. W 1941 roku, po nadejściu okupacji nazistowskiej, wychodzi z więzienia i kontynuuje swoją posługę proboszcza katedry w Łódzku. W tym tragicznym okresie, naznaczonym masową eksterminacją Żydów, ratuje wiele żydowskich dzieci, pomaga uciekającym i więźniom wojennym, rozdając im żywność i przygotowując ich do przystąpienia do sakramentów. Po powrocie na początku 1945 roku Armii Czerwonej zostaje aresztowany po raz drugi i wraz z biskupem Łódzka i niektórymi kapłanami umieszczony zostaje w więzieniu w Kijowie. Oskarżony o działalność szpiegowską na rzecz Watykanu i o podejmowanie nielegalnej działalności religijnej, zostaje skazany bez sądu na 10 lat przymusowych prac. W 1950 roku zostaje zesłany do kopalni miedzi do obozu Wrzeskazganie w Kazachstanie. Ksiądz Bukowiński spędził w łagrach łącznie 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni. W sierpniu 1954 roku zostaje uwolniony z łagru i wywieziony do Karagandy, gdzie pracuje jako stróż przy budowie, podejmując skrycie działalność apostolską. Jest pierwszym kapłanem katolickim, który przybył tam po II wojnie światowej. Posługuje katolikom narodowości polskiej i niemieckiej, ale również i grekokatolikom. W domach zapraszających go osób udziela chrztów, przygotowuje do spowiedzi i do pierwszej komunii świętej, a także do sakramentu małżeństwa. Kluczowym momentem w jego powołaniu jest czerwiec 1955 roku, kiedy odrzuca proponowaną mu możliwość powrotu do Polski, swojej ojczyzny, i decyduje przyjąć obywatelstwo radzieckie, aby pozostać blisko wierzących wytrwale aż do śmierci. W 1956 roku jako obywatel radziecki ksiądz Bukowiński otrzymuje zgodę na przemieszczanie się po całym terytorium ZSRR. Rezygnuje z pracy stróża nocnego i całkowicie poświęca się pracy apostolskiej, pomimo braku na to zgody władz. Nabył jakąś ruderę leżącą na przedmieściach Karagandy i zamienia ją w kaplicę dla Polaków. Niestety, po roku władze ją zamykają. Niewiele ponad 3 lata później, z powodu swojej religijnej działalności w Karagandzie, aresztowany zostaje po raz trzeci. Zostaje oskarżony o nielegalne zbudowanie kościoła, o robienie propagandy wśród dzieci i młodzieży. Rezygnuje wówczas z pomocy prawnika i sam podejmuje się swojej obrony, wygłaszając mowę, która mocno poruszyła sędziów. Z tego powodu zostaje skazany na zaledwie 3 lata prac przymusowych zamiast na 10, jak pierwotnie planowano. Po odbyciu tej kary podejmuje na nowo pracę duszpasterską. Ksiądz Władysław odbywa również 8 podróży misyjnych do oddalonych miejsc z Kazachstanu, a raz nawet udaje się do Tadżykistanu. 3-krotnie powracał do Polski, głównie w celu poprawy zdrowia wyczerpanego przez lata więzień i przez trudną pracę duszpasterską. Spotkał w tym czasie również kardynała Karola Wojtyłę, który bardzo interesował się jego pracą apostolską w Kazachstanie.
Nadal pełnił swą kapłańską misję w Karagandzie, aż do całkowitego wyczerpania swych sił. 25 listopada odprawił ostatnią swą mszę świętą, otrzymuje ostatnie namaszczenie i szybko zostaje przewieziony do szpitala. Umiera w Karagandzie 3 grudnia 1974 roku. Wiadomość o śmierci księdza Bukowińskiego szybko się rozeszła i wywołała ogólny smutek. Pogrzebowi przewodniczyli ksiądz Józef Kuczyński i ksiądz Michał Koller, a odbył się on na nowym cmentarzu na peryferiach Karagandy. Uczestniczyły w nim nieprzeliczone tłumy ludzi. Od tamtego momentu katolicy często się tam udawali na modlitwę, realizując w ten sposób to, co ksiądz Władysław przepowiedział, że nawet jego grób zostanie narzędziem apostolatu. Następnym punktem dzisiejszej uroczystości celebracji będzie odczytanie listu apostolskiego. Ten list odczyta kardynał Amato w imieniu Ojca Świętego. Poprzez ten list Ojciec Święty wpisał do grona błogosławionych czcigodnego sługę Bożego, księdza Władysława Bukowińskiego. Wszyscy wysłuchują tych słów na stojąc. Episkopi Karagandensis. Przychylając się do prośby naszego brata Aderio del Orio, biskupa Karagandy, a także wielu innych braci w biskupstwie i wielu chrześcijan i po konsultacji z Kongregacją do Spraw Świętych, autorytetem naszej apostolskiej władzy ustanawiamy i zarządzamy, aby czcigodny sługa Boży, Władysław Bukowiński, kapłan diecezjalny, gorliwy apostoł Ewangelii i pasterz według serca Chrystusowego, był nazywany błogosławionym, a dzień jego wspomnienia, aby wypadał 20 lipca i by mógł być czczony co roku w miejscach i w sposób zgodny z prawem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisano w Rzymie 3 września roku pańskiego 2016, w 4 roku naszego pontyfikatu. Pontificatus nostri quarto. Franciscus Papa. Franciszek papież. Apostolskie posłanie. I oto mamy nowego błogosławionego. Ksiądz kardynał Amato prezentuje list apostolski, natomiast teraz następuje tłumaczenie tego listu apostolskiego na język rosyjski. A także mnogich drugich braciów w episkopacie i mnogich wierujesz, usłyszał mnienie kongregacji kanonizacji świętych naszej apostolskiej własnością dopuszczajem, że dostaczymy sługa Bożej, Władysław Bukowiński, jeparchialny świaśiennik, postojanny apostoł Ewangelia i pastyr po sercu Chrysta, w dalniejszym budzie nazywać się błażennym i można odwiedzać jego praznik jeżegodna 20 junia w miastach w zasadzie z prawiłami ustanowionymi zakonem wa imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amin. Dano w Rzymie u Świętego Piotra 3 sierpnia 2016 roku Gospodnia 4 pontyfikata Franciszka. Śpiew uroczystego Alleluja jest odpowiedzią na tą decyzję, która sprawia, że ksiądz Władysław Bukowiński jest nowym błogosławionym
danym jako znak dla tamtej ziemi. Widzimy procesję, która zbliża się do ołtarza, procesję z relikwiami błogosławionego Władysława Bukowińskiego. Te relikwie ucałuje ksiądz kardynał Amato i zostaną one wraz ze świecami złożone przed obrazem odsłoniętym nowego błogosławionego. My widzimy katedrę w Karagandzie, w której odbywają się uroczystości, natomiast chór oraz zebrani w świątyni rozpoczęli śpiew pieśni, która jest poświęcona nowemu błogosławionemu. A jej słowa brzmią następująco. Błogosławiony nasz Ojcze Władysławie, wierny sługo Boga i święty Kościoła, uproś ufność i wiarę nam, odkryj godność i sens życia wiecznego. Bóg, który umocnił Ciebie swoją siłą, abyś przetrzymał więzienia i trudy łagrów, niech umocni i nas, i każde serce przemieni swoją łaską. Panie, który pozwoliłeś ojcu Władysławowi stać się jasnym znakiem Chrystusowej miłości, spraw, abyśmy świadczyli o przebaczeniu i odnów cały świat Ewangelią. Warto wspomnieć i przypomnieć też tym wszystkim, którzy łączą się z nami, mimo tych problemów, kłopotów, które pojawiają się tam w dalekim Kazachstanie, w realizacji tych naszych uroczystości. Warto przypomnieć, że to pierwszy błogosławiony Kościoła katolickiego w Kazachstanie, pierwszy szczególny orędownik, pierwszy znak od Pana Boga, dany na tamte ziemię. I ten moment, który dzisiaj przeżywamy, moment beatyfikacji ojca Władysława Bukowińskiego, to tylko takie przypieczętowanie tego, co działo się przez jego pośrednictwo, przez jego działalność właśnie na tamtych terenach. O tym mogą powiedzieć ludzie, o tym mówią ci wszyscy, którzy ojca Władysława Bukowińskiego znali, którzy z nim się spotykali. Do dziś żyje wiele takich osób. Od śmierci księdza Władysława w 1974 roku minęło nie tak wiele jeszcze lat, więc pamiętają go ci, przez których był chrzczony, których przygotowywał, tak jak słyszeliśmy w tym obszernym życiorysie, których przygotowywał do pierwszej komunii świętej, małżeństwa, które błogosławił. Wspominają go również siostry zakonne, które wraz z nim w Karagandzie i nie tylko posługiwały. I to jest ten znak, że nie otrzymujemy jako błogosławionego postaci nieznanej, postaci z zamierzchłych czasów, ale to jest człowiek, który był bardzo blisko tych ludzi, żył w nieodległych czasach, no i teraz chyba jeszcze bliżej poprzez tajemnicę świętych obcowania jest razem z nami. Podczas gdy my tu trwamy w oczekiwaniu na wznowienie połączenia, warto pamiętać, że biskup Karagandy dziękuje księdzu kardynałowi, a poprzez księdza kardynała Amato, ojcu świętemu Franciszkowi, że dziś został uznany za błogosławionego czcigodny sługa Boży ksiądz Władysław Bukowiński, kapłan diecezjalny.
I dalej wypowiada takie słowa. Kościół w Karagandzie w jedności z wieloma licznymi wiernymi w Kazachstanie, w Polsce i w Niemczech są wdzięczni następcy apostoła Piotra, Ojcu Świętemu Franciszkowi. Uwielbiając Boga w Trójcy Jedynego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uwielbiając Boga po trzykroć świętego, wznosi ten Kościół hymn uwielbienia za to, że został ogłoszonym, błogosławionym sługa Boży Władysław Bukowiński, kapłan diecezjalny. Oracja na dzisiejszą uroczystość jest następująca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który powierzyłeś błogosławionemu Władysławowi prezbiterowi posługę duszpasterską w czasie prześladowania Kościoła i napełniłeś go mocą wiary i łaską miłości, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem zdołali wytrwać aż do śmierci w jedności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Zechciejmy także wysłuchać liturgii słowa, która jest przewidziana na dzisiejszą celebrację, na dzisiejszą liturgię beatyfikacji. Pierwsze czytanie w języku polskim. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W tym czasie Salomon stanął przed ołtarzem pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba rzekł: O Panie, Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani na dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię. Tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. I psalm 84, refren. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsionków Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Nawet wróbel znajduje sobie gniazdo i jaskółka, gdzie złoży swe pisklęta przy Twoich ołtarzach, Panie zastępów. W której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. To miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię. Tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić będzie się na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Verbum Domini. Deo gratias. I psalm 84.
jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja pragnie i tęskni do przyciągów Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel dom sobie znajduje, jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy Twoich ołtarzach, Panie zastępów, mój Królu i mój Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Zaiste, jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. I drugie czytanie z pierwszego listu do Koryntian. Jest to rozdział trzeci. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, my bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście prawną wolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, którym jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Der seid ihr. Oto Słowo Boże. Verbum Domini. Deo gratias. Alleluja, alleluja, alleluja. Aklamacja Alleluja. Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.
Господь с вами. И со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Матфея. Слово Евангелии według Świętego Mateusza. В то время, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал ему, ты Христос, Сын Бога Живого. Месиаш, Сын Тогда Бога Иисус сказал ему в ответ, блажен На ты, Симон, rzekł, Сын Ионин, потому jesteś, что не Szymonie, плоть и кровь Jony, открыли тебе это, albowiem ciało но i krew Отец мой nie objawiły ci tego, lecz Ojciec I mój, ja który jest w niebie. Ty, Piotr, Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemokną. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto Słowo Pańskie. Ksiądz kardynał Angelo Amato pobłogosławił zebranych księgą Ewangelii. Sicciasse kardynał Angelo Amato budie citate na ciała swojej propowiedzi na italiańskim języku. Non je boities, zrazu je pozlie pierwowa predlazienia. Informacja o tym, że początek homilii będzie w języku włoskim, natomiast dalsza jej część będzie w tłumaczeniu na język rosyjski. San Giovanni Paolo II, Święty Jan Paweł II, znający osobiście błogosławionego Władysława Bukowińskiego, nazywał go heroicznym świadkiem wiary i obrońcą cierpiących prześladowania. Per Papa Francesco, Dla papieża Franciszka był on niezmordowanym apostołem Ewangelii i pasterzem według serca Chrystusa. Rzeczywiście ojciec Bukowiński był mężnym misjonarzem Chrystusa na rozległym terytorium wschodniej Europy, gdzie w tamtym czasie królowała totalitarna ideologia, starająca się wykorzenić z serca człowieka uczucia religijne. Święty Jan Paweł II, лично знавший блаженного Władysława Bukowińskiego, nazywał jego героическим свидетелем веры i защитником страдающих от преследований. Dla Papy Franciszka on był nieutomimym apostołem Ewangelia i pasterzem po sercu Chrystusa. W действительности отец Буковинский был мужественным миссионером. Ojciec Bukowiński był mężnym misjonarzem Chrystusa na rozległym terytorium wschodniej Europy, gdzie królowała w tym czasie totalitarna ideologia, starająca się wykorzenić z serca człowieka uczucia religijne. Stał się on pielgrzymem braterstwa i pocieszenia dla bardzo licznych rodzin rozrzuconych po tym ogromnym i szlachetnym kraju. Pokochał on swoją nową ojczyznę całym sercem, dając swoim przykładem świadectwo absolutnej wierności Chrystusowi i Kościołowi. Jego ciało znajduje się teraz w katedralnym kościele, spoczywa pod macierzyńskim spojrzeniem Matki Bożej, nauczycielki świętości i Matki Miłosierdzia. Jej nasz błogosławiony powierzył obronę Kościoła i często powtarzał wierzącym, nie powinniście się bać, Matka Boża was zbawi i obroni.
Ojciec Bukowiński to chwała i duma Kościoła w Kazachstanie. Jego beatyfikacja to świętowanie świętości tego kapłana, heroicznego w hojności służenia bliźnim, który pozostawił dzięki swej żarliwości trwałe dziedzictwo dobra. W czasie religijnych prześladowań powodujących fizyczne i moralne cierpienia, ojciec Bukowiński znalazł swoje pewne schronienie w wierze w Boga i w Jego opatrzność. Jego szata świętości upiększona jest trzema duchowymi diamentami – wiarą, nadzieją i miłością. To dary, które Trójca Święta ofiaruje nam we Chrzcie Świętym. Jego wiara była głęboka, mocna, niezachwiana, jak u Abrahama. W 1940 roku uwięziono go w Łódzku. On sam opowiada o rozmowie między nim a sędzią ateistą. Ten, podniósłszy głowę, zapytał go: co tam robisz? On: modlę się do Boga. On nagle wstał i krzyknął: tutaj zabronione jest modlić się do Boga. Ojciec Władysław: niech się Pan uspokoi. W przyszłości będę się tak modlić, że Pan tego nie zauważy. Po każdym okresie uwięzienia wracał wycieńczony, ale duchowo odnowiony. Modlitwą przezwyciężał strach, głód, przemoc. Kontynuował posługę, ryzykując, że będzie aresztowany i wysłany znowu do gułagu. Codzienna msza święta, rozmyślanie nad Słowem Bożym, różaniec, maryjna pobożność i nabożeństwo do świętych były jego duchową bronią. Z głębokim przekonaniem modlił się do Maryi słowami modlitwy: pod Twoją obronę. Kazania głosił nawet w gułagu. W więzieniu jego różaniec był zrobiony z kuleczek chleba związanych sznurkiem i z krzyżykiem z kawałków drutu. Zawsze nosił przy sobie maleńką figurkę Matki Bożej. Gdy wypadało świętowanie kościelnych świąt, choć było to zabronione, zawsze śpiewał hymny do Matki Bożej. Franciszkanin ojciec Grabski opowiada, że idąc każdego dnia do katorżniczej pracy w kopalni, ksiądz Bukowiński prosił go, aby opowiadał mu historię świętego Franciszka z Asyżu, świętego odznaczającego się pokorą i wiarą. Łagier był dla niego amboną, na której uczył miłości do Boga i pojednania z bliźnim. Często powtarzał: wiara łamie mury. W 1955 roku przyszła wiadomość o możliwości powrotu do ojczyzny. Wszyscy ucieszyli się możliwością powrotu do swych rodzin. Ksiądz Bukowiński zrezygnował. Ja zostaję tutaj, powiedział, ponieważ tutaj powinienem przynosić religijne pocieszenie wiernym. W Polsce jest wielu kapłanów, a tutaj ich nie ma. W ten sposób był misjonarzem pielgrzymującym po całym terytorium Kazachstanu, spowiadając, celebrując mszę świętą, udzielając chrztu, ucząc katechizmu. Zachęcał rodziny, aby nie bały się mieć w domu krzyż. Pośród upokorzonego i udręczonego ludu ksiądz Bukowiński był człowiekiem nadziei. Był przekonany, że Kościół na wschodzie odrodzi się, a zwłaszcza, że Rosja wróci do Chrystusa. Aresztowania i deportacje były dla niego znakami Bożej opatrzności, która chciała, aby w tych miejscach cierpienia był obecny kapłan. Nawet ateiści stawali się według niego narzędziami woli Bożej. W łagrze Jesca z Ganu, gdzie warunki życia i pracy były wyjątkowo ciężkie, podtrzymywał więźniów słowami pocieszenia. W ten sposób mógł pojednać z życiem tych, którzy byli w rozpaczy. Mimo zakazu mógł organizować świętowanie Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Z innymi kapłanami głosił duchowne rekolekcje, spowiadał, celebrował mszę świętą, rozdawał komunię świętą. Modlitwa, którą ułożył na Wigilię Bożego Narodzenia 1953 roku, zawiera słowa błogosławieństwa i nadziei. Boże Dzieciątko, podnieś rączkę, pobłogosław więźniów i zesłańców. Pobłogosław nasze rodziny, które w ten święty wieczór Wigilii leją łzy smutku i tęsknoty z powodu bolesnego i przymusowego rozstania z tymi, których kochają nade wszystko. Niech to Boże Narodzenie pogłębi w nas nadzieję na lepszą przyszłość, kiedy ból i tęsknota przemienią się w radość. Pewnego razu, gdy w Karagandzie celebrował mszę świętą, przyszła milicja i zabroniła mu kontynuować, a ludziom nakazała odejść. Kiedy milicja odeszła, nasz błogosławiony powiedział wierzącym: mnie nie wolno odprawiać mszy świętej i wy według ich nakazu powinniście odejść. Jednak ja mimo tego ją odprawię. Kto chce odejść, niech odejdzie. Kto chce zostać, niech zostanie. Kto chce zostać, pójść zostanie. Nikt nie odszedł. Jeśli on się nie bał, powiedział jeden ze świadków, my także się nie baliśmy. On często powtarzał, że na przestrzeni całego swojego życia zawsze znajduje się na miejscu przeznaczonym dla niego opatrznością Bożą. Pomagał rodzinom wielodzietnym, przeżywającym różne problemy, mężczyznom mającym problem z alkoholizmem. Odwiedzał ludzi chorych i w podeszłym wieku. Udzielał ślubów młodych, uczył iść drogą powołania, nawracał ateistów. I wszystko to czynił z prostotą i radością. Jeden ze świadków stwierdza: po jego zachowaniu, po jego słowach, po jego spokoju i prawdziwej radości można było sądzić, że był człowiekiem wielkiej nadziei. Często podkreślał, że okres ateizmu zakończy się i wiele osób w Związku Radzieckim wróci do Boga. Był o tym przekonany. Mówił: Rosja podobna jest do suchego stepu. Wystarczy rzucić iskrę i zapłonie wiara i nadzieja. Pewna kobieta z Karagandy wspomina: on miał ogromną ufność w Bożą opatrzność. Jego przychodzenie do nas napełniało radością każdego, zwłaszcza my, dzieci, oczekiwaliśmy jego przyjścia. Czasy były bardzo trudne, często cierpieliśmy głód, a on zawsze powtarzał: przyjdą lepsze czasy. On był pierwszym, który w ten sposób rozprzestrzeniał przesłanie Jezusa w Kazachstanie o Bożym miłosierdziu. Miłosierna miłość była tą, która rozpalała jego serce. Jego katechizacja prosta i ucząca tego, co najistotniejsze, była ewangeliczną zachętą do miłowania Boga i bliźniego. W ten sposób mógł on nawracać nie tylko prostych ludzi, ale także i ludzi wykształconych. Jeden z nich, docent z Uniwersytetu w Karagandzie, zaświadczył, że ksiądz Bukowiński, nie bojąc się deportacji i katorżniczego trudu, kontynuował nauczanie katechumenów i udzielanie im chrztu świętego. Nawet procesy sądowe były dla niego amboną dla dawania świadectwa i ewangelizacji. Tym, którzy okazywali skruchę, ofiarą panującego systemu, odrzucającego Boga i pełnego nienawiści, nieustannie powtarzał, aby nie zachowywać urazy i kochać Boga i bliźniego. Wchodząc do domu, gdzie miał celebrować mszę świętą, kładł na stół marmurowy kamień z relikwiami i klękał na kolana, aby pomodlić się przed rozpoczęciem swej posługi. Choć wydaje się to paradoksalnym, nieludzkie warunki życia w więzieniach i łagrach wpływały pozytywnie na jego osobowość, na jego miłosierną miłość.
czyniły go jeszcze bardziej miłosiernym, bo przebaczał i usprawiedliwiał. Nie bał się pomagać rodzinom zesłańców deportowanych przez władze sowieckie na Syberię, przynosząc im pożywienie, modlitewniki i podtrzymując słowami pocieszenia. Dzielił się z potrzebującymi tym, co miał. Udzielał schronienia ludziom uciekającym przed bombardowaniem. Troszczył się o jeńców wojennych. Doświadczył on prześladowań i deportacji tak ze strony nazistów, jak i komunistów. Wszystko to nie osłabiło jego wiary. Przeciwnie, według słów jednego ze świadków, ksiądz Bukowiński był znany w łagrze dlatego, że tajnie i ryzykując swoim życiem celebrował mszę świętą. Chodził do więźniów i nosił im duchową pomoc poprzez rozmowy. On był jedynym, który dzielił swoje pożywienie z innymi. Inni kapłani otrzymywali paczki, lecz nikt z nich nie dzielił się z potrzebującymi. Natomiast ksiądz Bukowiński dzielił się z więźniami tym, co otrzymywał. Pomagał nie tylko katolikom, ale każdemu, kto potrzebował pomocy. Jego miłosierne gesty powtarzały się codziennie. Pomagał słabym nosić drewniane bele, dzielił się pożywieniem, oddawał ciepłą bieliznę tym, kto potrzebował, nie patrząc na narodowość czy wyznanie. Te gesty, którym towarzyszyły słowa wsparcia, podnosiły morale uwięzionych, ratując ich od strachu i rozpaczy. Nie mógł on przywrócić bliźniemu wolności, ale wychowywał go, aby był wolnym wewnętrznie. Mówił, że nie tyle nędzna odzież obraża ludzką godność, co nasze złe zachowanie. Zgodnie z licznymi świadectwami, w tym piekle zła, niesprawiedliwości, krzywdy, bólu i cierpienia, ksiądz Bukowiński był przykładem dobrego człowieczeństwa. Jeden ze świadków wspomina taki epizod. W moim domu ludzie kładli pieniądze na stół na ofiarę za mszę świętą. Kapłan nie wyciągnął ręki, aby je wziąć. A kiedy ja mu je dawałem, powiedział mi, abym wziął i kupił mleka dla dziecka. Naśladując Jezusa, okazał też najwyższe miłosierdzie w stosunku do swoich prześladowców. Często powtarzał, jeśli ktoś jest przeciw tobie, ty wychodź mu naprzeciw. Pomimo cierpienia i poniżenia nigdy nie pozwolił zatruć się nienawiści, gniewowi i złości. Miłość do nieprzyjaciół, wyznał sam, nie była tylko piękną teorią w moim życiu na wschodzie. Dla niego to przykazanie nie było utopią, ale rzeczywistością. Jeden z kapłanów razem z nim uwięziony w łagrze zaświadczył. W tym piekle zła, niesprawiedliwości, krzywdy, bólu i cierpienia szukałem człowieka, wzoru dla siebie. Tym wzorem człowieka był dla mnie Władysław Bukowiński. Ile światła, pociechy i siły wlewały w nasze serca jego słowa. Dzięki nim przetrwaliśmy. Co do nas mówi dzisiaj nasz błogosławiony? Pewnego razu on napisał: moje szczęście polega na szczęściu innych. Dlatego ksiądz Bukowiński pozostawia nam przesłanie radości, braterstwa i nadziei. Powtarza nam słowa apostoła Pawła: kto nas odłoży od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz.
We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Błogosławiony Władysławie Bukowiński, módl się za nami. Drodzy słuchacze Radia Maria, drodzy widzowie telewizji Trwam, wysłuchaliśmy kazania, które zostało nam przedstawione przez jednego z kapłanów, a które przygotował ksiądz kardynał Amato, prefekt Kongregacji do Spraw Świętych. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Gospoda Jezusa Chrystusa, Сына Божьего Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, который ради нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес, и воплотился от Духа Святого и Марии, и Девы, и стал человеком. Был распят за нас при Понтии Пилате, пострадал и был погребен, и воскрес третий день по Писаниям, и вошел на небеса, сидит одесную Отца, и вновь грядет со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа и Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророка, и во единую святую католическую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение в отпущение грехов, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. О. Молитва повшехны zostanie wzniesiona w kilku językach. Bracia i siostry, Pan Jezus, nauczyciel i przykład wszelkiej doskonałości, każdego z nas wzywa do świętości przez stawnictwo nowego błogosławionego Władysława Bukowińskiego. Prośmy Boga Ojca, źródło wszelkiego dobra, aby Kościół codziennie wzrastał w liczbę wiernych i w świętości. Dominum de precemur. Te rogamus audi nos. W dzień beatyfikacji sługi Bożego Władysława Bukowińskiego modlmy się za cały Kościół Święty, aby potrafił zachęcać współczesny świat do życia po Bożemu. A szczególnie modlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby mógł rzeczywiście zanurzyć współczesny świat w zdrojach Bożego miłosierdzia. Dominum de pretemur. Помолимось за церкву в Казахстані, Середньої Азії та в усіх країнах колишнього Радянського Союзу, щоб за заступництвом і прикладом новоблаженного отця благословеного ксьонця Владислава Буковинського допомагали вірним приймати всі замисли Божої опатрності і свідчити о них кожному чоловікові. Домінум де прецаму. Herr,
Panie Jezu, Ty powiedziałeś o sobie, ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. Dziękujemy Ci za Twojego apostoła Kazachstanu, błogosławionego księdza Władysława. Niech będzie on orędownikiem dla wszystkich biskupów, kapłanów i misjonarzy służących na terytorium Kazachstanu, Polski, Ukrainy i Rosji. Dominum da pratamur. Erodamus audinos. Panie Jezu, który poleciłeś, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módl się za tych, którzy was oczerniają. Ty dałeś Twojemu słudze, ojcu Władysławowi, zrealizować to przykazanie w praktyce. Razem z nim pomódlmy się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób prześladują, uciskają ludzi, czynią krzywdę człowiekowi, naruszając jego prawo do życia i wolności. Dominum da pratamur. Erogamus audinos. Let us pray for all people. Módlmy się za wszystkich ludzi dobrej woli, aby jednomyślnie odrzucali cywilizację śmierci i wspólnie tworzyli cywilizację miłości na ziemi. Dominum da pratamur. Erogamus audinos. Tenerim, Kazakhstan halıkları arasındaki bibişlik ben kilisimizin algısımızda aytamız. Jene onun ruhani, jene materialdık damı uşun vatanda bir uge suraymız. Sferah duhovik i materialim. Da pratamur. Erogamus audinos. Ti pregiamo, Signore, accogli nel tuo regno i familiari e gli amici del Beato Padre Ladislao e tutti coloro che hanno condiviso con lui il tempo difficile della prigionia nei lager. Sii misericordioso anche verso tutte le vittime del regime totalitario e degli atti terroristici in tutto il mondo. Dominum da pratamu. Domine Deus, Panie Boże, który nasze dusze i ciała uczyniłeś świątynią Ducha Świętego, usłysz nasze pogodne modlitwy wznoszone do Ciebie w tym kościele katedralnym w Karagandzie i uczyń nas świadkami Twojej miłosiernej i przebaczającej miłości na Twoją chwałę. Per Christum przez Chrystusa, nasz. Pana naszego. Amen. Amen. Następuje przygotowanie darów ofiarnych. Chór intonuje pieśń dobrze znaną również na naszych polskich ziemiach. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało.
Widzimy procesję z darami, przedstawiciele różnych stanów, różnych wspólnot podchodzą do kardynała Amato, przynosząc również dary ofiarne na dzisiejszą Eucharystię. Módlmy się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wspominając dzień, w którym raczyłeś, Panie, napełnić Twój dom chwałą i świętością, uczyń nas samych, prosimy, zawsze miłą Tobie ofiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty pozwoliłeś zbudować ten gmach widzialny, którym otaczasz opieką lud swój pielgrzymujący do Ciebie i dajesz mu znak i łaskę jedności z Tobą.
W tym świętym miejscu sam wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi my jesteśmy, i sprawiasz, że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako mistyczne ciało Chrystusa, aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebieskim Jeruzalem. Dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni, zjednoczeni z wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie, wołając. Święty, święty, święty. Благословен, грядущий во имя Господне, Осанна Вышний. Vere Sanctus est Domine. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Accipite et manducate ex hoc omnes hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo posquam cenatum est. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Accipite et bibite ex eo omnes hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Adelio oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Władysławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Omnis honoret gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pouczeni przez Zbawiciela, posłusznie Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, sanctificatur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, Domine. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ibo Twoje jest carstwo i siła i sława wa wieki. Domine Jezu Chryste, qui dixisti apostolis. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z wami, z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Tak jak wierni w tej świątyni przekazują sobie znak pokoju na tej ziemi umęczonej, tak również i my, uczestnicy tej liturgii, niech wszyscy wzajemnie przekażą sobie znak pokoju, w tym pokój zagości w naszych sercach, w naszych wspólnotach, w naszej ojczyźnie. Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Святое причастие будем принимать здесь впереди, и тоже священники подойдут к выходу. То же самое в нижнем храме будет приниматься причастие. Просьба к отцам-священникам, чтобы остались на своих местах, эти, которые вне пресбитерии, и церемониали подойдут. Rozpoczyna się obrzęd Komunii Świętej i chcemy i my też tą Komunię Świętą w sposób duchowy przyjąć do swoich serc, przyjąć też ofiarowując może te wszystkie sprawy, które mamy w sercach, które są trudne, które być może dla nas są niezrozumiałe.
przez wstawiennictwo nowego błogosławionego Władysława Bukowińskiego, który, jak słyszeliśmy zarówno w tym biogramie przytoczonym na początku, jak i w homilii, przez wiele trudów przeszedł w życiu, ale mimo to nie zapomniał, że jest uczniem Jezusa Chrystusa, nie zapomniał świadczyć Jego miłości. Pieśń Panie, dobry jak chleb. Beatyfikacji módlmy się także już o kanonizację księdza Władysława Bukowińskiego słowami modlitwy. Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę temu słudze księdzu Władysławowi, nawet w więzieniach i łagrach,
obdarzając go wielką wiarą, odwagą i przebaczającą miłością, udziel i mnie tych samych darów potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną Twojego sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, która tak bardzo potrzebuję, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I włączmy się w ten przepiękny śpiew, pieśń Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Słodko jest dla mnie zawierzyć w pełni łasce. Благодати,
Komunia Święta podczas mszy świętej beatyfikacyjnej błogosławionego już księdza Władysława Bukowińskiego. Włączmy się w śpiew pieśni, którą dobrze znamy. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Widzimy relikwiarz z relikwiami nowego błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego i przez jego wstawiennictwo też możemy już do Boga nasze modlitwy zanosić. Теперь остается нам время, чтобы молиться Богу в тишине сердца. Teraz jest czas na to, by w chwili, w ciszy serca pomodlić się osobiście, indywidualnie, dziękując za tę beatyfikację, dziękując za wszystkie łaski, które otrzymujemy od Boga. Pozostańmy w chwili krótkiej modlitwy w ciszy. W chwili modlitwy, my mając na uwadze również słuchacze Radia Maryja, zechciejmy pamiętać także o tym, że ksiądz Bukowiński apostołował wśród wielu, wielu narodowości. Jak do tego doszło? Główna fala katolików dotarła do północnego Kazachstanu wraz z milionami przesiedlonych przez Stalina w latach 30. XX wieku. Wtedy bydlęce wagony dowoziły do stacji Tańcza najpierw Polaków, którzy byli pierwszymi wysiedlonymi spośród żyjących pod sowieckim jarzmem, potem Ukraińców, Litwinów, Białorusinów, Estończyków. Gdy doszło do wojny niemiecko-sowieckiej, nastąpiła deportacja Niemców nadwołżańskich. Deportowani byli także Ormianie, Grecy, Bułgarzy, Koreańczycy, Czeczeni, Inguszy i Tatarzy. Wraz z ofensywą armii sowieckiej rozpoczęła się następna fala wywózek z obszarów wyzwalanych spod okupacji niemieckiej. Kolejna kategoria katolików to zesłani do obozów pracy aż po lata 70. Obóz w Karagandzie, słynny Karła, był większy od terytorium Francji i Bóg jeden wie, ile osób w nim zginęło. Wśród skazanych na więzienie i obozy byli także kapłani prawdziwi męczennicy. Najbardziej znani są beatyfikowani przez świętego Jana Pawła II biskup Mikołaj Budka i ksiądz Aleksy Zarycki oraz ksiądz Władysław Bukowiński, od dziś błogosławiony, którzy spoczywają w Karagandzie, oraz biskup Aleksander Kira i ksiądz Józef Kuczyński, 17 lat obozów. I znany w środowisku warszawskim ksiądz Tadeusz Fedorowicz, który jako ochotnik dołączył do swych deportowanych ze Lwowa parafian i po wojnie żył długie lata w Laskach. Warto przypomnieć naszym słuchaczom oraz widzom telewizji Trwam, że Kazachstan jest niewiele mniejszy od całej Europy i zamieszkuje zaledwie go 16 milionów ludzi. Pod względem obszaru jest 9. krajem świata, ponad 3000 km w linii zachód-wschód i 1700 km z północy na południe.
Warto przypomnieć, że święty Jan Paweł II w czasie swojej podróży apostolskiej do Kazachstanu w 2001 roku powiedział o księdzu Władysławie Bukowińskim: wielokrotnie spotykałem i zawsze podziwiałem go za kapłańską wierność i apostolski zapał. Był szczególnie związany z Karagandą. Pragnę dzisiaj złożyć w imieniu Kościoła hołd zarówno jemu, jak i wszystkim zesłańcom. Warto pamiętać, że ksiądz błogosławiony, ksiądz Władysław Bukowiński, był tym kapłanem, który nie uległ w żadnym momencie swojego życia prześladowaniom, nie uległ tym wszystkim naciskom, które na niego wywierano. Prosimy Cię, Panie, niech Twój święty lud otrzyma owoce i radość Twojego błogosławieństwa, aby osiągnął w duchu owoce wspomnienia, które celebrował w tej Eucharystii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Wasze wysoka preswiaśnieństwa, kardynał Angelo Amato, w mieście słowo podziękowania biskupa Karagandy, eminencjo księże kardynale, razem z tą ogromną rzeszą ludzi, która wypełnia naszą katedralną świątynię, chcemy jeszcze raz podziękować za ten wielki dar, który nam przynieśliście, ogłaszając błogosławionym księdza Władysława Bukowińskiego. Ten dar nie pozwoli nam być tylko i wyłącznie spokojnymi, ale będzie nas inspirował do tego, by być świadkami miłosierdzia Bożego. Szczątki doczesne, relikwie błogosławionego Władysława będą spoczywać w krypcie naszej katedry. Proszę w imieniu wszystkich obecnych przekazać naszą wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi, który 14 grudnia ubiegłego roku pozwolił na ten moment beatyfikacji, w którym teraz uczestniczymy. Ponieważ pochodzę z Mediolanu, pozwólcie na fragment cytat z liturgii ambrozjańskiej. Panie Boże, w prostocie mojego serca z radością ofiarowałem Tobie wszystko. Kiedy zobaczyłem, że Twój naród zebrał się z wielką radością i przyniósł Tobie dary. Panie Boże, utrzymaj tę wolę w ich sercach. Oto naród, który Pan Bóg przez posługę Ojca Bukowińskiego zebrał. On dzięki swojemu pięknemu życiu otrzymał taki owoc. Dzisiaj widzimy moralną i chrześcijańską postać i przykład Ojca Bukowińskiego. Chcemy wrócić do naszych miast i naszych domów. Chcemy iść za przykładem błogosławionego Władysława. Chcemy być świadkami w naszych rodzinach i we wspólnotach. Wspominając 25 lat niepodległości Kazachstanu, również i my, katolicy, jesteśmy wdzięczni za wolność w wyznawaniu wiary. Będziemy starać się o to, by na tej ziemi królował pokój i zgoda między narodami.
Będziemy również starać się o to, by cała ziemia Kazachstanu rozwijała się, również jeżeli chodzi o ten wymiar materialny. W księdzu Bukowińskim mamy przykład człowieka, któremu Pan Bóg powierzył nieść Jego obecność pomiędzy ludźmi. Pełne zaufanie księdza Bukowińskiego jest dla nas światłem i siłą na drogach świata, także w tych najtrudniejszych sytuacjach. Nikt nie może nazywać się i czuć się wyspą, ponieważ my jako wspólnota jesteśmy posłani do tego, by iść razem ku pełni szczęścia, odpowiedzialni jeden za drugiego, bo drugi jest dobrem dla mnie. Bóg potrzebuje ludzi, żeby był znanym i dzisiejsze świadectwo, które my wyznajemy, na przykład świadectwa księdza Władysława Bukomińskiego, jest potrzebne, by Bóg był obecny i by ludzie nie bali się Mu ufać. Przez wstawiennictwo nowego błogosławionego, który wszystkie swoje siły włożył w to, by głosić Ewangelię nawet w obozach. Musimy zadać sobie takie pytanie. Co sprawiło, że życie ojca Władysława nabierało pełnego smaku? Jaka była przyczyna oddania całego siebie Panu Bogu? On był bliskim dla wszystkich, uważnie przypatrując się cierpieniom i zwracając uwagę na to, by każdego człowieka zauważyć i nikogo nie pominąć, każdemu wyjść na spotkanie. Wiedział, że miłość to wszystko. Jego zachowanie, bardzo proste, pokorne, ale radosne, sprawiała, że Bóg miłosierny stawał się obecny pomiędzy ludźmi, z którymi się spotykał. Był świadkiem Bożego miłosierdzia. Ojciec Bukowiński do końca, w konkretnych warunkach, w których żył, świadczył o Jezusie i o Jego miłości. Nawet jeśli czuł, że po ludzku nikt nie podziękuje za to, co on robi, nie rezygnował z czynienia dobra. Teraz dziękuję z całego serca wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by ta uroczystość mogła się odbyć i mogła w taki sposób przebiegać. Dziękuję biskupowi Atanazemu Schneiderowi. Który podarował przepiękny ołtarz i sarkofag w krypcie katedry, gdzie będą znajdowały się relikwie nowego błogosławionego. Dziękuję też kapłanowi z Polski, który podarował nam piękny relikwiarz. Dziękuję miejscowym władzom. Akim Karagandyńskiej oblasti. Nasze gospodarstwene vlasti. Dziękuję władzom miasta Karagandy, którzy bardzo konkretnie i realnie współpracowali z nami po to, by przygotować to wydarzenie. I dopełnienie parkowki z jego zwieszeniem. Spasibo Wasio. Dziękuję prawosławnemu biskupowi Sebastianowi, biskupowi Karagandy i Szacht. Dziękuję głównemu imamowi centralnego meczetu Karagandy.
Twoja obecność jest widzialnym znakiem współpracy międzyreligijnej. Przepraszam, że nie mogę wszystkich wymienić po imieniu, ale każdemu bardzo, bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję biskupom, a w pierwszej kolejności nuncjuszowi. Dziękuję kapłanom, siostrom zakonnym i każdemu z was, drodzy pielgrzymi, szczególnie tym, którzy przyjechali z daleka, a było to okupione niemałym trudem. Mogliśmy zauważyć, że również jest oficjalna delegacja pana prezydenta i rządu polskiego. W tym momencie widzimy siostry Eucharystki, które podchodzą do przedstawiciela Ojca Świętego, do kardynała Angelo Amato. Jedną z nich jest mieszkająca obecnie w Marksie siostra Flora, która żyła do ostatniego momentu życia wraz z księdzem Bukowińskim, podarowuje relikwie księdza Bukowińskiego, które sama ochroniła, które sama schowała i trzymała aż do tego ważnego momentu. Siostra Anna podarowuje księdzu kardynałowi portret błogosławionego Władysława. Dominus vobiscum. Pan z wami. Et cum spiritu tuo. I z duchem twoim. Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożeni nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I ci smira miasta совершилось. Уходим, пожалуйста, кто имеет возможность, сядьте. Просим бы еще позостать на своих местах. Слово для поздравления предоставляется Акиму Карагандинской области. В том моменте примовит Аким, czyli odpowiedzialny za województwo karagandyjskie. Ваше Высокопреосвященство, кардинал Анджело Амато, Eminencjo, księże kardynale, drodzy goście, разрешите поприветствовать вас, позвольте przywitać i pozdrowić was na naszej gościnnej ziemi. Bardzo się cieszę, że mogę was tutaj spotkać. W czasie, kiedy świętujemy 25 lat niepodległości Republiki Kazachstanu. Cieszymy się, że nasze tereny są terenami, gdzie urodził się pierwszy prezydent Republiki Kazachstanu, Nursultan Nazarbajew. Karaganda jest centrum naszego kraju. Natomiast największym bogactwem oczywiście są ludzie, którzy każdego dnia wnoszą swój wkład w rozwój naszego regionu. Etnokulturnych объединений.
Деятельность таких объединений координирует уникальный институт. Функционирует на нашем терене 115 różnych wspólnot narodowych i kulturowych, których współpraca sprawia, że ludzie żyjący na naszych terenach mogą czuć się dobrze. Warto wspomnieć o bardzo dobrych relacjach między różnymi konfesjami. Na terenie województwa karagandyjskiego funkcjonuje 18 różnych konfesji, z których każda, jak jedna, mogą cieszyć się swobodnym wyznawaniem wiary. Te wspólnoty wnoszą ogromny wkład w umocnienie pokoju, a także w rozwój kulturalny naszego regionu. Czujemy ogromną odpowiedzialność, że tak wielkie wydarzenie, jak beatyfikacja sługi Bożego Władysława Bukowińskiego, ma miejsce w naszym regionie. Doceniamy jego ogromny wkład w utwierdzanie i pomnażanie wiary w trudnych warunkach, przekazywaniu dobra i współczucia między ludźmi. Pozwólcie, że w imieniu wszystkich mieszkańców Karagandy pogratulować wam tego wydarzenia i życzyć dobrego zdrowia, rozkwitania, pokoju i pomyślności. W tym momencie Akim, czyli wojewoda, powiedzielibyśmy, podchodzi do księdza kardynała Angelo Amato, który przekazuje mu portret błogosławionego ojca Władysława Bukowińskiego. Приветствуем среди нас председателя комитета по делам религии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Галыма Шойкина. Ему предоставляется слово для прочтения поздравления. Поздравление представителю Министерства спорта, культуры и туристики Республики Казахстан. Он тоже выгласит słowo pozdrowień do wszystkich zgromadzonych. Wasze Preswieszczeństwo, uważajmy kardynał, Eminencjo Księże Kardynale, drodzy biskupi, Священнослужители, kapłani, drodzy goście, szczególnie z innych krajów, uczestnicy tego uroczystego wydarzenia, jakim jest beatyfikacja kapłana. Chcę od imienia Komitetu po działom religii Министерства культуры и спорта Республики Казахстан поздравить с этим важным комитету мероприятием до справ религии министерства, któremu przewodzę, chcę życzyć dalszej owocnej pracy Римско-католической церкви в Казахстане, Kościołowi katolickiemu, który jest naszym partnerem, naszym pomocnikiem w posłudze, w pracy, jaką jest rozwijanie pokoju, rozwijanie kultury. Przekazuję pozdrowienia od marszałka Senatu Republiki Kazachstanu, drodzy uczestnicy tej uroczystości beatyfikacyjnej księdza Władysława Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu. Beatyfikacja księdza Władysława Bukowińskiego jest wydarzeniem, które należy zauważyć i docenić w historii całego Kazachstanu. Ksiądz Bukowiński jest wzorem rozwijania i
pomnażania ideałów miłości, miłosierdzia, dobra, współpracy, ten wysokiej kultury, wysokiej pobożności, kapłan potrafił zatrzymać wszystkie dobre, piękne cechy, które posiada kapłan na wzór Chrystusa, również w czasach łagru. Od 25 lat razem we współpracy z Kościołem katolickim rozwijamy owocną współpracę na różnych polach, na różnych płaszczyznach i ta współpraca również tworzy i umacnia więzi tych, którzy żyją w Kazachstanie. Участие в котором принимают посланцы всех крупнейших конфессий планеты, в том числе Римско-католической церкви. Уверен, что деятельность католической общины Казахстана и в дальнейшем świadomość, że w dalszym ciągu Kościół katolicki w Kazachstanie będzie współpracował zarówno z innymi konfesjami, które mieszkają na tym terenie, będzie współpracował w tych wszystkich ważnych sprawach dla naszego kraju. Для прочтения поздравительного письма президента Республики Польша Анджея Дуды слово предоставляется министру в канцелярии президента. В тот момент министр Адам Квятковский, шеф кабинета президента, прочитал лист от президента Республики Польской пана Анджея Дуды. Warszawa, 11 września 2016 roku. Uczestnicy uroczystości beatyfikacyjnych księdza Władysława Bukowińskiego w Karagandzie. Eminencjo księże kardynale legacie, szanowni przedstawiciele władz kazachskich i polskich, ekscelencje księże arcybiskupi i biskupi, czcigodni kapłani, drodzy rodacy, szanowni państwo. W ciągu wieków chrześcijaństwo trwało i rozwijało się dzięki świadectwu męczenników i wyznawców. Także polska świadomość narodowa, kultura i państwowość przetrwały najcięższe próby dzięki ludziom, którzy dla ojczyzny i narodu gotowi byli do wyjątkowych poświęceń. Dzięki tym, którzy swoją osobistą postawą dodawali ducha innym, krzewili patriotyzm, wychowywali naśladowców. Życie i dzieło błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego jest tego dobitnym potwierdzeniem. Wyniesiony dzisiaj na ołtarze apostoł Kazachstanu był również prawdziwym bohaterem dla swoich rodaków. Jako naród nigdy nie zapomnimy o jego poświęceniu i odwadze, o jego ojcowskiej miłości wobec tych z nas, których zbrodnicze Imperium Sowieckie rzuciło na pustkowia Kazachstanu, Kirgizji i Tadżykistanu. O jego posłudze wobec wygnańców walczących o zachowanie ludzkiej godności oraz narodowej pamięci i tożsamości. Ksiądz Władysław Bukowiński, urodzony w Berdyczowie, kresowianin, w pełni dzielił ich los. Osadzony w obozach koncentracyjnych Gułagu, nawet tam wytrwale głosił dobrą nowinę i z narażeniem życia niósł współwięźniom pokrzepienie. Później, podczas podróży misyjnych po całej sowieckiej Azji Środkowej poznał dramatyczne położenie Polaków oraz katolików innych narodowości. Doświadczył szykan, aresztowań i upokorzeń, ale również tego, jak wielką dobroczynną moc ma sama jego obecność wśród zesłańców i ich potomków. Jak wielką radość i nadzieję niesie tym, którym przez lata nie dane było przystąpić do spowiedzi, uczestniczyć we mszy świętej, porozmawiać w języku polskim, znowu poczuć się członkiem wspólnoty modlitewnej i wspólnoty narodowej. Przez prawie 30 lat
miał wiele sposobności, by przenieść się do Polski. Wolał jednak niebezpieczeństwa i trudy życia wśród swoich duchowych dzieci. Trwał i wytrwał do końca w posłannictwie duszpasterza i misjonarza. Był niezłomnym wyznawcą najwznioślejszych prawd i ideałów pośród komunistycznego barbarzyństwa. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, moich współobywateli oraz własnym składam dzisiaj hołd wielkiemu Polakowi, wspaniałemu człowiekowi i kapłanowi. Jestem przekonany, że wciąż będzie orędował za społecznością polską w Kazachstanie oraz w innych krajach, które wyzwoliły się z sowieckiego więzienia narodów. Że jego testament wierności wierze, mowie i tradycjom naszych ojców będzie ożywiał serca i budził sumienia Polaków, gdziekolwiek na świecie przyszło im żyć i pracować. Dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości za ich obecność, za uczczenie osoby i zasług błogosławionego księdza Władysława, za wszystkie gesty pamięci i wdzięczności za dobro, które wyświadczał innym. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam z wyrazami szacunku i sympatii prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Президент Республики Польша, Варшава, 11 сентября 2016 года. Участники церемонии беатификации священника Владислава Буковинского в Караганде. Ваше Высокое Преосвященство, уважаемые представители власти Республики Казахстан, Ваше Высокое Преосвященство и Превосходительство, достопочтенные священнослужители, дорогие соотечественники, уважаемые дамы и господа. На протяжении веков христианство существовало и развивалось благодаря свидетельствам мучеников и верующих. Также и польское национальное самосознание, культура и государственность пережили самые тяжелые испытания благодаря людям, которые ради Родины и народа были готовы на исключительное самопожертвование. Благодаря тем, кто своим личным примером поддерживал других, прививал патриотизм, воспитывал последователей. Жизнь и деяния благословенного отца Владислава Буковинского служат тому наглядным подтверждением. Причисляемый сегодня к лику блаженных апостол Казахстана был также настоящим героем для своих земляков. Мы, как народ, никогда не забудем о его самоотверженности и мужестве, о его отеческой любви к тем из нас, кого преступная Советская империя забросила в безлюдные просторы Казахстана, Киргизии и Таджикистана, о его службе для ссыльных, борющихся за сохранение человеческого достоинства, национальной памяти и идентичности. Отец Владислав Буковинский, рожденный в Бердичеве, на восточных окраинах Польши, красавянин, полностью разделял их судьбу. Сидевший в концлагерях ГУЛАГа, даже там он неустанно провозглашал благую весть. И, рискуя своей жизнью, нес сокамерникам ободрение. Позже, во время миссионерских поездок по всей Советской Средней Азии, он узнал о трагическом положении поляков и католиков других национальностей. Он прошел через преследования, аресты и унижения, но ощутил также и то, какую огромную благотворную силу имеет само его присутствие среди ссыльных и их потомков. Какую радость и надежду он несет тем, кому на протяжении долгих лет не суждено было пойти на исповедь, принять участие в святой мессе, поговорить на польском языке, снова почувствовать себя членом молитвенной и национальной общины. В течение почти 30 лет у него было много возможностей переехать в Польшу. Однако он предпочел опасности и тяготы жизни среди своих духовных детей. Он остался верен до конца своему призванию пастыря и миссионера. Отец Владислав по призванию пастыря Буковинский был непоколебимым приверженцем самых возвышенных истин и идеалов среди коммунистического варварства. От имени Республики Польша, моих соотечественников и от себя лично я воздаю сегодня дань уважения великому поляку, замечательному человеку и священнослужителю. Я уверен, что он по-прежнему будет покровительствовать польской общине в Казахстане и других странах, которые освободились от советской тюрьмы народов. Уверен, что его завещание о верности вере, языку и традициям наших отцов будет оживлять сердца и пробуждать сознание поляков, в какой точке мира им не пришлось бы жить и работать. Я благодарю всех участников сегодняшнего торжества за их присутствие, за чествование заслуг благословенного отца Владислава, за все жесты памяти и благодарности за добро, которое он оказывал другим. Желаю всем самого доброго, с уважением и заверениями дружбы, Анджей Дуда.
Дорогие братья и сестры, среди многих других мы получили два важных поздравительных письма. Drodzy bracia i siostry, pomiędzy wieloma otrzymaliśmy dwa szczególne pisma z życzeniami z okazji tej uroczystości. Niestety z powodu ograniczonego czasu nie będziemy mogli ich wszystkich przeczytać. Кардинала Фернандо Филони, префекта конгрегации народа, jest pismo kardynała Filoni, prefekta kongregacji ewangelizacji narodów. Дорогие братья и сестры, писал między innymi, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, wpatrując się w życie tego wielkiego kapłana, nie możemy pozwolić sobie na bycie tylko i wyłącznie zmęczonymi i zniechęconymi. Nowo ogłoszony błogosławiony pokazał, że chrześcijańskie życie możemy wypełniać w każdych, nawet w bardzo trudnych warunkach. Chciejmy więc wykorzystywać każdą możliwość po to, by głosić Ewangelię i bliskość Boga. Drugi list gratulacyjny przysłał nam Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pisze on tak: w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce chcę serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników dzisiejszej ceremonii beatyfikacji sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego. Mam nadzieję, że przykład ojca Władysława będzie natchnieniem dla młodych ludzi, by z otwartym sercem odpowiadali na Boże powołanie, tak by i oni mogli z entuzjazmem kontynuować misję głoszenia Słowa Bożego. Chcę raz jeszcze podziękować wszystkim misjonarzom z Polski. Wasza służba, tak potrzebna i trudna, jest świadectwem życia Kościoła w Polsce. Jest świadectwem waszego oddania Bogu i Kościołowi. Dzięki wam, chrześcijańska wiara, która na przestrzeni 1050 lat utwierdza Polskę, jest również powodem do tego, by na tych ziemiach wzrastała wiara. Dzięki waszej wierze, której doświadczaliście i uczyliście się w Polsce, wiara w Kazachstanie może się rozwijać. Uroczysta Eucharystia kończy się. Formuje się procesja i chciejmy też włączyć się już za moment w pieśń, która będzie śpiewana. Pieśń Stoi Kościół Chrystusowy, potężny i silny, do nadziei i zbawienia przyzywa wszystkich ludzi. Panie łaskawy, wysławiamy Ciebie, broń, ochraniaj i uświęcaj Kościół. Drodzy widzowie telewizji TVN, drodzy słuchacze Radia Maria, pragniemy tymi słowami podziękować wam wszystkim za wspólną modlitwę i pożegnać się z wami. Pragniemy się pożegnać i zaprosić do modlitwy za wstawiennictwem nowego błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego. Żegnają się z państwem, życząc błogosławionej niedzieli ojciec Grzegorz Woś i ojciec Marian Sojka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.